Z tej strony Jacek Siwko, przy mnie z mojej lewej strony pan Tomasz Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry i państwu, i panu. Nasza druga rozmowa w podcaście Niezłe Aparaty. Przypominam tym wszystkim, którzy chcieliby po kolei przeglądać nasze rozmowy, to podcast numer 41, odsyłam do archiwum. I cóż, dzisiaj mam kilka takich punktów, które chciałbym poruszyć. I może zacznę od tego, że niektórzy ludzie mówią, że zajęli się fotografią, chwycili za aparat, ponieważ sami nie lubią być na zdjęciach. A pan z jakiego powodu to uczynił i czyni? Proszę pana, jest bardzo wcześnie dzisiaj i od razu jest pan nieprzyjemny. No co to za pytania? Trzeba być głębokim filozofem, żeby móc się uporać z taką prowokacją, ale rozumiem, że coś muszę powiedzieć. Zapraszam przede wszystkim na spotkanie, które rozumiem, że będzie transmitowane 13 lutego, czy marca? Marca, przepraszam, 13 marca. No i tam spróbujemy się rozprawić z jakimiś pytaniami. Mam nadzieję, że będą takie, które pozwolą mi nawet urosnąć we własnych oczach. Wie pan, fotografia jest chyba najbardziej demokratycznym z mediów, którymi dysponujemy, czyli że służy wielu osobom w bardzo wielu różnych sprawach. Akurat ja studiowałem fizykę i miałem, przyjacielem moim był młody człowiek ze znamionami geniusza i ja z nim wielokrotnie rozmawiałem, rzadko na temat fizyki, rozmawialiśmy na temat innych intrygujących nas w tym czasie rzeczy. I czas był jedną z nich. I on, broniąc swojej koncepcji, wziął książkę, która zawierała zdjęcia, fotografie późniejszego mojego bliskiego znajomego Adama Bujaka. To były przejmujące fotografie czarno-białe z różnych obrzędów religijnych. I on użył tej książki do obrony swojej koncepcji czasu. I ja przeżyłem szok, bo sporo czytałem, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, nie widziałem w ogóle fotografii. Jak się okazuje, człowiek widzi tylko to, co potrafi zrozumieć i to, czemu potrafi przyporządkować nazwę. Ja nie wiedziałem w ogóle o istnieniu fotografii. To też nie widziałem samych zdjęć, choć późniejszy również mój kolega Olek Jałosiński drukował fantastyczne zupełnie fotografię na pierwszej stronie tygodnika Kultura. Wróciłem do domu mocno zaniepokojony, że po prostu jestem ułomny i że chyba powinienem coś z tym zrobić. Zwróciłem się do znajomych z prośbą, żeby mi pomogli i wskazali kogoś, kto nie tylko dobrze fotografuje, ale jeszcze potrafi kilka spójnych zdań na temat tej fotografii powiedzieć. I miałem wielkie szczęście, bo trafiłem na niezwykłego człowieka, Janka Michlewskiego, który przyjął mnie w domu, w którym ja po chwili zamieszkałem i po 3 miesiącach wyszedłem od niego, nie zrobiwszy żadnego zdjęcia, ale z przekonaniem, że ja chyba tak troszeczkę już wiem, na czym ta fotografia może polegać, a przede wszystkim dowiedziałem się z rozmów z nim prowadzonych w nieskończoność. Nie ukrywam, przy dużej ilości alkoholu, który obydwaj jakoś szczególnie lubiliśmy w tym czasie, dowiedziałem się od niego, czym na pewno nie powinienem się zajmować. I z tą wiedzą udałem się do tego ITD, który był rodzajem wentyla bezpieczeństwa. W tym czasie wydawane było takie pismo dla młodego pokolenia, dla studentów, w którym od czasu do czasu komunistyczny reżim pozwalał nam wydrukować coś, co miało treść, dotyczyło jakichś rzeczy prawdziwych i posiadających jakąś wartość intelektualną. I w ten sposób zacząłem. Tam przyjął mnie redaktor naczelny, który zapytał mnie, pamiętam, o portfolio, czy ja posiadam jakieś. Ja nie znałem tego słowa, więc zapytałem, czy to chodzi o jakieś konkretne zdjęcie. On mówi, nie, to chodzi o zestaw zdjęć, z których mógłbym wywnioskować, czy ty w ogóle posiadasz jakieś wizualne zdolności. No ja powiedziałem, że jeszcze nie zrobiłem żadnego, ale mam wielką ochotę, żeby zająć się chlebem, na którym moja babcia stawiała krzyż, zanim ukroiła mi kanapkę. I gdyby taka kanapka spadła na podłogę, no to wzrokiem kazałaby ją natychmiast mi podnieść. Podczas gdyby spadł jej plasterek ogórka, no to oczywiście też musiałbym go podnieść, ale wyrzuciłbym do śmieci. Gdybym ośmielił się kromkę chleba wyrzucić do śmieci, do której babcia miała stosunek niemalże religijny, uważając, że nie jest to produkt spożywczy, no to prawdopodobnie bym dostał za przeproszeniem w papę. Także tak się ta przygoda moja zaczęła, że sam postanowiłem rozwiązać
to magiczne, tajemnicze pytanie, czym jest fotografia, do czego ona może służyć. A skoro mogła służyć mojemu przyjacielowi do rozmowy o czasie, co wydawało mi się i do tej pory zresztą tak sądzę, że jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym, to uznałem, że być może też może służyć rzeczom prostszym. I zacząłem fotografować ludzi. Do tej pory się tym fascynuję. Nie mam niestety w swoim archiwum zdjęć dobrze wyglądających kobiet, ani izoheli czy solaryzacji. Nie zajmowałem się ziarnem, nie mam pejzaży. No może trochę ich mam, ale robię takie zdjęcia nieświadomie. Natomiast ogromny procent, większość moich zdjęć, to są zdjęcia pokazujące człowieka i może z takim założeniem, żeby użyć tych zdjęć do tłumaczenia jednego człowieka drugiemu. Bresson kiedyś powiedział, że fotografia to jest taka furtka dla malarzy, którzy chcą zrobić coś łatwiej, szybciej. W przypadku pańskich zdjęć to ja bym powiedział, że pan jest takim pisarzem zdjęciowym. Czy można na przykład zaryzykować takie twierdzenie, że fotograf to jest taki leniwy pisarz? Proszę pana, no jest to jedna z wielu teorii, jak wiadomo. Obronić, wie pan, jest teorii bardzo dużo i każdą tak samo łatwo jest obronić, co i jej zaprzeczyć. Nie przywiązywałbym się do żadnej szczególnie. Ja używam fotografii jako pewnego narzędzia. Nie ukrywam, że głównie chodzi mi o to, żeby samego siebie rozpoznać przy użyciu fotografii. To jest magiczny przedmiot. Ta czarna skrzynka wisząca na mojej piersi jest takim uniwersalnym kluczem otwierającym praktycznie, rzecz biorąc, każde drzwi i nie wywołującym zdziwienia. Człowiek z aparatem wiadomo, że jest w sprawie zdjęć, co pozwala penetrować przestrzenie społeczne bez jakichś przykrych konsekwencji. Gdybym się pojawił z długopisem i notesem, wydaje mi się, że wywołałbym większy opór, zdziwienie, niechęć, a nawet strach, niż kiedy pojawiam się z aparatem. Także no, fotografia jest dla mnie czymś wyjątkowym. Może jest rzeczywiście, no, zastępuje pisanie, chociaż przyznaję, że do słowa pisanego no, mam niemalże religijny stosunek. Uważam to za rzecz najpiękniejszą, ponieważ słowo można użyć do opisu idei. Fotografia jest zbyt ułomnym medium i chyba się tym nie potrafi zająć. Ona nie potrafi użyć zaprzeczeń, więc też nie bardzo można jej używać do dochodzenia do prawdy. Nie jest w żadnej mierze taką wędką do łowienia tej prawdy, ale ma inne tajemne moce i ogromną siłę perswazji, więc czyni ogromne dobro. No, dzięki fotografii odczarowaliśmy świat i nasza wiedza, jak ta nasza planeta wygląda, jest niewspółmiernie większa niż gdyby tej fotografii dla nas Nips i tam Daguerre, prawda, nie wymyślili ponad 180 lat temu. A czy fotografia jest w jakikolwiek sposób wiarygodna po tych wszystkich skandalach, które mieliśmy z fałszowaniem rzeczywistości przez fotografów, na przykład Kappa albo et consortes właściwie? Wie pan, jak powiedziałem, fotografia chyba nie potrafi się zająć prawdą. Zresztą warto byłoby się zapytać, co to jest ta prawda. No, mnie się wydaje, że jedna taka to nie istnieje, że prawda osoby przegranej będzie się różniła od prawdy osoby, która w danym konflikcie wygrała. Choć będą mówiły o tym samym fakcie czy zdarzeniu, to ich prawdy będą się od siebie różniły. Nie sądzę, żeby chodziło o to, może bardziej chodzi o to, żeby być intelektualnie rzetelnym, żeby nie konfabulować. Niektórzy wierzą w tę fotografię, że ona pokazuje dokładnie rzeczy takimi, jakimi one są, ale przecież trzeba pamiętać o tym, że fotografia opiera się na wyborze. Dokonujemy wyboru, kierując obiektyw w jedną stronę, nie kierując tego samego obiektywu w inną. Wycinamy z tej rzeczywistości, która ma przebieg taki linearny, prawda? Wycinamy jedną 250 sekundy i nie pokazujemy tego, co było ułamek sekundy wcześniej, ani później. Więc jest to medium niezwykle moim zdaniem subiektywne, ale jeśli ktoś jest uczciwy intelektualnie, to z takich zdjęć, tymi zdjęciami można doprowadzić do nawet głębokiej refleksji. Wydaje mi się, że na tym warto się skupić, bardziej niż na tym, czy ona pokazuje prawdę i czy tę prawdę objawioną, jedyną. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że taka w ogóle istnieje. Wszystkie materiały, które dzisiaj traktujemy jako takie ikoniczne, te najważniejsze, są obciążone subiektywizmem autora. To on zadecydował, prawda, w którym momencie nacisnąć migawkę, z jakiego kąta to zrobić, jak uwikłać ten obraz, żeby on był, powiedzmy, ciekawszy i skomplikowany. Pominął bardzo wiele rzeczy. No, fotografia ma takie dwa fundamenty, co nie daje jej
pozycji stabilnej, no to jest raczej równowaga chwiejna. Jednym z tych fundamentów jest pomijanie, ona się opiera na pomijaniu, a drugi to, wydaje mi się, jest romantyzowanie. Nawet zdjęcia mojego bliskiego kolegi, takiego najsłynniejszego chyba fotografa wojennego, on się nazywa Jim Nachtway, również są wersją, bym powiedział, delikatnie zromantyzowaną rzeczy ostatecznych, bo on fotografuje cierpienie, śmierć, odchodzenie, konflikt, agresję. Te zdjęcia są niezwykle jakby przejmujące, niemniej jednak one nie odzwierciedlają tego, na co on patrzył. To wiem, bo sam fotografowałem takie sytuacje i wiem, że fotografia jest medium zbyt ułomnym, aby móc odzwierciedlić wszystko, czego ja byłem świadkiem. No, jest dwuwymiarowa, podczas kiedy ja patrzę na świat jednak, no najprościej mówiąc, trójwymiarowy, chociaż wie pan, po krótkiej przygodzie z fizyką wiem, że tych wymiarów jest kilkanaście, ale nie zajmujmy się tym, bo to może nam zaszkodzić naszym głowom, więc uznajmy, że przynajmniej te trzy istnieją, plus czas, to cztery takie wymiary. Fotografia redukuje to do dwóch, szerokości, prawda, i długości. Nasze zmysły odbierają dźwięk, słyszymy, prawda, rzeczy, które wpływają na naszą percepcję i na rozumienie danego zdarzenia. Mamy jeszcze przecież węch, prawda, są zapachy, których fotografia nie ma, a przede wszystkim ruch, który również ma ogromny wpływ na to, jak my dane zdarzenie rozumiemy. Fotografia tego nie potrafi zapisać, ale ta ułomność nie oznacza, że to jest medium niczego nie warte. Ma inne tajemnicze w sobie moce, dlatego też, a właściwie pomimo tego, że wielu bardzo mądrych ludzi, wśród nich, wie pan, masa filozofów, od Brechta poczynając przez Baudelaire'a i tak dalej, zajmowali się próbą skompromitowania tego medium, to jak pan sam widzi, ona dzisiaj jest w rozkwicie. Niemalże stała się tak powszechna, wie pan, jak seks czy oddychanie. No wygląda na to, że już wszyscy się nią zajmują. Powoli traci znamiona zawodu i rzeczy. Staje się czynnością dostępną praktycznie rzecz biorąc dla każdego. Nie trzeba mieć wiedzy. Moim zdaniem wystarczy mieć pieniądze, aby zakupić sobie aparat i baterię włożyć do niego i pierwsze zdjęcie, jakie wykonamy, będzie technicznie nienaganne. Zapewne nie będzie fotografią. Czy warto może o tym porozmawiać, co powoduje, że na obraz, który ja patrzę, mogę go nazwać fotografią, a nie zdjęciem. I to jest pewien przywilej związany z umiejętnością widzenia, z wiedzą, brakiem tej wiedzy, z wiarą. Nie wiarą w Pana Boga, na co namawiam, ale wiarą w pewne wartości, prawda? Z tym naszym kodeksem moralnym, który nosimy w sobie. To tworzy tę naszą osobowość. Wydaje mi się, choć nie mam na to żadnego oczywiście dowodu empirycznego, że przy wiedzy, którą posiadamy o świecie i o tym świecie realnym, otaczającym nas, fotografia dzisiaj bardziej określa tego, kto stał za aparatem, niż to, co było przedmiotem, wie pan, jego zainteresowania, tej całej wizualnej intrygi. Innymi słowy mówiąc, nie tylko fotograf pokazuje, ale sam wystawia się swoimi zdjęciami na pokaz. Kiedy ja prowadzę różnego rodzaju, wie pan, warsztaty, spotykam się z młodymi ludźmi, nic o nich nie wiedząc, patrząc na ich zdjęcia, jestem w stanie wiele o nich powiedzieć, również o tym, jakiego rodzaju fobie, obsesje posiadają, czego się boją. Mogę również powiedzieć coś na temat ich zachowania, czy są na przykład dobrze wychowani, czy też nie. Wiele dziwnych rzeczy wynika z prostej analizy obrazu. W związku z tym to jest niezwykle ciekawe doświadczenie. Zastanawiam się natychmiast nad motywacją, która towarzyszy powstawaniu obrazu. No więc te wnioski są niezwykle, wie pan, intrygujące, co świadczy o tym, że fotografia tak naprawdę no, może służyć wielu do wielu bardzo różnych sprawach. To jest taki wehikuł, dzięki któremu my możemy zdobyć szybko bardzo duże doświadczenie, a wiadomo, że to, co nas stworzyło, czy to na bieżąco nas tworzy, to jest doświadczenie przede wszystkim, co oznacza, że młody człowiek no specjalnie nie może być mądry, może być inteligentny, może być bardzo dobrze wykształcony, ale mądrość bierze się z doświadczenia, a na to potrzebny jest czas. I fotografia przyspiesza tę drogę w sposób no, zasadniczy moim zdaniem. Ja pamiętam rozmowę z moją mamą,
której opowiadałem, że rano fotografowałem prezydenta na czerwonym dywanie, w środku dnia demonstrację przeciwko jego polityce, po południu piłem szampana z kryształowego kieliszka, oglądając wystawę w jakiejś mieszczańskiej galerii, a wieczorem fotografowałem slumsy i taki ściek ludzki, dno ludzkiego dna. To trwało 12 godzin, cztery różne doświadczenia, które w jakiś sposób też mnie potrafiły zbudować. Więc trzeba sobie uzmysłowić, jaki przywilej nas dotknął, tych z nas, którzy są zarażeni tą chorobą pod tytułem, wie pan, fotografia. I świadomie jej po prostu używać jako formę i wypowiedzi, ale też i sposób na dotarcie do samego siebie. Ja myślę, że od tego w ogóle zaczyna się poważna droga, że powinniśmy rozpoznać, czym dysponujemy w nadmiarze, ponadprzeciętnie. I nie boksować się z rzeczami, które nigdy nam nie dobrze nie będą wychodziły. Spotykam wiele osób, które chcą fotografować ludzi. Pytają mnie, jak pan to robi, że oni się na pana nie patrzą i w ogóle pozwalają zrobić sobie zdjęcie, a sami przychodzą ze zdjęciami architektury albo pejzażu, albo zwierząt dzikich i tak dalej. No, nie ma przypadków, prawda, w życiu. Nie wierzę w przypadki. Więc to, że ktoś kieruje wzrok i siłą rzeczy ten aparat na coś, jest rzeczą wynikającą z jego osobowości. Też ze strachu. Więc ja się bardzo często zajmuję odwagą. Uważam bowiem, że to jest matka wszystkich cech. Więc tłumaczę, co zrobić, żeby przestać się bać. I zaczynam od tego, że namawiam każdego fotografa, żeby uznał, że w samym fakcie robienia zdjęć nie ma nic złego ani niemoralnego. Jeśli jest problem, to nie w fakcie, że ktoś zrobił jakieś zdjęcie, tylko może, że nie potrafił się odpowiednio zachować przy robieniu tego zdjęcia. A przede wszystkim w tym może być problem, że nie pilnuje tego, jak to zdjęcie jest używane, ponieważ znaczenie fotografii, tak zresztą jak wszystkiego innego, zależy od kontekstu. Więc jeśli my robimy fotografię w kontekście informacyjnym, dziennikarskim, a później używamy tego samego obrazu w kontekście komercyjnym do reklamy, no to popełniamy moim zdaniem poważny błąd, który właściwie powinien być karany, wie pan, sądownie nieomalże. O to trzeba dbać. Ja należę do tam, wie pan, dwóch agencji, które mają całkowity zakaz używania moich zdjęć, nawet takich, na których nie ma ludzi, do celów komercyjnych, ponieważ kontekst, w którym ja to wykonuję, przeznaczenie tego zdjęcia, od samego początku wiadomo, że będzie przeznaczeniem informacyjnym, więc nie życzę sobie, żeby ktoś używał obrazu, na którym występuje człowiek, ale też nawet i zwykłego pejzażu w innym celu, z innym przeznaczeniem niż ja, kiedy wiedząc o tym, że to jest kontekst dziennikarski, naciskałem migawkę. Powrócę na moment do tej wielowymiarowości fotografii. Spodobała mi się ta myśl i jedne z pierwszych zajęć fotograficznych na Central St. Martins wyglądają tak, że przychodzą adepci sztuki, zawiązuje się im oczy, oczywiście dostają takiego przewodnika i idą, po prostu robią zdjęcia, reagując po prostu innymi zmysłami. Tymczasem ja mam wrażenie, że fotografia została spłycona, to mówię o takiej ogólnej dyskusji w internecie, na forach fotograficznych, do dwóch wymiarów, obróbki i do wymiaru sprzętu. Czy jest coś, co może odczarować tę tendencję, pana zdaniem? Jak mogę na to odpowiedzieć, poza dość brutalnym stwierdzeniem, że każdy ma to, na co zasługuje. No, jeśli człowiek chce marnować swój czas na rozmowę na temat wyższości obiektywów Nikona nad Canonem, rozdzielczości matrycy i tego typu, wie pan, głupstwami, no to proszę bardzo, mogę tylko, wie pan, uśmiechnąć się i współczuć, że marnuje bezsensownie czas. To są proste zagadnienia, może dlatego są tak bardzo popularne. No, tak jak internet, który nie wymaga w ogóle posiadania mózgu ani szarych komórek. Dlatego on jest tak, wie pan, powszechnym zjawiskiem. Rzeczy trudne, ludzie się z reguły tego boją, ale przecież jeśli komuś zależy na własnej edukacji, na to, żeby być człowiekiem lepszym, głębszym, mądrzejszym, refleksyjnym, no to nie będzie marnował czasu na rozmowy o sprzęcie, bo to można załatwić w ciszy samemu ze sobą, ponieważ w internecie za darmo.
samo. Są miliony filmów pokazujących, wie pan, jak zdjęcia należy obrobić, żeby wyglądały lepiej. Więc po prostu szkoda mi czasu, jak ja prowadzę zajęcia, to proszę na samym początku, że no wręcz nie życzę sobie pytań dotyczących techniki, że od tego jest internet i manuale do aparatów i trzeba te problemy samemu rozwiązać, a problemy są niezwykle proste. No, ja się urodziłem zanim wymyślono komputery i do wszystkiego dochodzę intuicyjnie. To nie jest moje środowisko, ja wolę książkę niż komputer, ale też ten komputer nie jest jakąś nadzwyczajną dla mnie tajemnicą. Więc jeśli świat... Być może, wie pan, świat się nie zmienił w tym sensie, że procent ludzi głębokich, refleksyjnych, którzy są zainteresowani tematami głębokimi, humanistycznymi, zawsze ten procent był minimalny. Może to w ogóle mówimy o promilu nawet niż o procentach. Dawniej myślę, że mogło być bardzo podobnie, a wręcz tak samo, tylko nie mieliśmy narzędzi do mierzenia tego. Dzisiaj je posiadamy, więc możemy tak z jakimś prawdopodobieństwem określić, jaki procent społeczeństwa jest zainteresowana pogłębieniem swojej wiedzy. Ale nie wiedzy technicznej, tylko wiedzy, wie pan, humanistycznej. Jak wiele osób zadaje sobie pytania i próbuje może znaleźć, wie pan, odpowiedzi na nie. Nie sądzę, żeby to był duży procent. Także z jednej strony można się tym martwić i chyba ja też należę do tej grupy, która ze smutkiem obserwuje tendencje. Wie pan, grzebanie cały czas w ekranie telefonu, przyglądanie się jemu doprowadzi do tego, że świat będzie tak duży dla większości młodych ludzi, jak duży będzie ten ekran telefoniczny. Noszenie słuchawek od iPhone'a w uszach, no też nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Człowiek nie dowie się, co tradycja ma mu do zaoferowania, jeśli będzie miał te słuchawki na uszach, z których płynie z reguły dość prosta muzyka. A jak już zdejmie je, to prawdopodobnie będzie w ogóle głuchy i tak do niego nie dotrze to, co uczyni go człowiekiem, a nie, wie pan, no, prostakiem po prostu. Więc ja jestem niezwykle zainteresowany edukacją i zawsze staram się zrobić rachunek sumienia wieczorem, pytając siebie, czy ja stałem się odrobinę lepszy, mądrzejszy, czy odpowiedziałem sobie na jakieś intrygujące mnie pytania, przynajmniej czy dobrze je postawiłem. No, odpowiedź jest ważna tylko wtedy, kiedy pytanie jest dobrze postawione. Więc właściwie odmawiam dyskusji na temat sprzętu, co nie oznacza, że podczas tutaj tego naszego spotkania, tego 13 marca, nie można takich pytań zadawać. No ja mogę odpowiedzieć na pytanie, czym ja fotografuję i dlaczego. Zabierze nam to 2 minuty i mam nadzieję, że już zostawimy ten banał za sobą. Otóż jestem już takim trochę dojrzałym człowiekiem ze sporym doświadczeniem i pewne rzeczy jakby tak rozwikłałem. No wiem na przykład, że paru rzeczy się boję. Nie boję się wielu, ale na pewno boję się 2 rzeczy. Jedną jest agresja, której doświadczyłem i od razu powiem, że jest straszna, że staram się jej unikać. Druga rzecz, której się boję i być może nawet bardziej, to banał. I wydaje mi się, że to jest rzecz niezwykle niebezpieczna. Jest wielu, którym zależy na tym, żebyśmy się banałem zajmowali i nie dociekali na przykład tego, czy odbierają nam prawa obywatelskie, czy też ich nam nie odbierają. Wie pan, mając takie narzędzia jak internet i telewizja, można zarządzać, jak się okazuje, w łatwy sposób mózgami milionów ludzi. No proszę zobaczyć, co się dzieje wokół pana w tej chwili. No to jest właśnie konsekwencja tego. Wnioski, jakie z tego wypływają, są dosyć, muszę przyznać, przygnębiające. Otóż jeśli wykształcimy, wie pan, ludzi oryginalnych, którzy będą odważni, takich, którzy się nie będą łatwo poddawali terrorowi publicznej opinii, no to ci politycy będą mieli duży kłopot. Więc wielu zależy na tym, żeby pan się zajmował guzikami na aparatach i rozmawiał o, wie pan, wyższości matryc jednych nad drugą, a nie zajmował się rzeczami zasadniczymi, wolnością, która jest, prawda, nam odbierana. I tak dalej, i tak
tak dalej. Trzeba mieć świadomość tego. Ale jeszcze raz, no ja się nie zajmuję, wie pan, uszczęśliwianiem ludzi. No nie mam takich narzędzi. Więc jedyne, co ja mogę robić, to mówić o tych rzeczach wąskiej grupie, mam nadzieję, że elity społeczeństwa, bo ci, którzy przychodzą na te warsztaty do mnie, to jest młode pokolenie zajmujące się fotografią, które łączy cecha wspólna, mianowicie ten robak, który ich tam gryzie w środku, wie pan. Mogliby przecież leżeć na otomanie w domu z sześciopakiem piwa na brzuchu i oglądać, wie pan, telewizję, co byłoby zapewne jedynym dowodem na to, że w ogóle jeszcze żyją. A oni marnują czas i przychodzą, wie pan, tutaj, żeby wysłuchiwać tych dziwactw, które ja im opowiadam. Czym jest fotografia, czym jest widzenie, na czym polega różnica między widzeniem a patrzeniem, co to jest moment decydujący, co to jest kolor, jak go używać, co to jest kompozycja i do czego ona jest w ogóle nam potrzebna. No i tak dalej. Zajmujemy się dziesiątkami rzeczy i mam wrażenie, że te zajęcia bardziej przypominają, wie pan, kozetkę u psychologa niż warsztaty fotograficzne. Ale od tego wszystko się bierze, wie pan, to trzeba rozpoznać siebie, więc próbujemy się tam wedrzeć do trzewi tych wszystkich biedaków, którzy się decydują, wie pan, na tę Golgotę, żeby oni się dowiedzieli naprawdę, kim są, w co wierzą, a czemu potrafią powiedzieć nie i nie wierzą w to. I na tym budować ten obraz, który powstaje. No, mnie nie interesują dowody na to, jak rzeczy wyglądają. Więc proste zdjęcia, które zajmują się tylko i wyłącznie pokazywaniem, nie są w stanie mnie w żaden sposób zainteresować. I sądzę, że większości, łącznie z moimi wnukami, którzy są młodymi ciągle ludźmi, jak ja im pokazuję zdjęcie, na którym jest tylko i wyłącznie pokazywanie, oto noga słonia, oto jego trąba, to jego oko, no to oni patrzą na mnie, wie pan, widzę, że patrzą tak, jakbym nie chciał, żeby na mnie patrzyli. Mówią, dziadziu, no troszeczkę inteligencji oczekiwaliśmy od ciebie, co ty nam tu pokazujesz za banał nieprawdopodobny? My to już przeżyliśmy, no jest encyklopedia, jest wilkopedia, są miliony źródeł, z których my pobraliśmy tę wiedzę, jak wygląda słoń, jego noga, trąba i tak dalej. Więc chcą interpretacji. Pan, chcą, żeby rzeczy, do których oni mają przekonanie, że zgłębili ich znaczenie, które rozumieją w tym takim potocznym znaczeniu, żeby ich zadziwić, że ta sama rzecz potrafi być zupełnie czymś innym nagle. I to jest fenomenalna rzecz, jeśli chodzi o fotografię, że ona ma tę moc, że bierze pan taką szklankę i ona przestaje być szklanką, tylko zaczyna być, wie pan, twarzą smoka raptem. I tego rodzaju, wie pan, doświadczenie czyni nas lepszymi, refleksyjnymi, chociażby takimi, którzy potrafią podważać no, te teorie. Teorii jest wiele, póki co, wie pan, wiadomo, że wszystko można udowodnić, dlatego też niczego jeszcze tak naprawdę nie udowodniliśmy. No proszę mi wierzyć, fizyki, wie pan, mamy przekonanie, że my wszystko wiemy. No nie wiemy nic. Nie chcę szerzyć tu jakiegoś defetyzmu, wie pan, przez radio i straszyć nas wszystkich, no ale przecież wystarczy pomyśleć o sile grawitacji, która jest powszechna i otacza nas. No nic na jej temat nie wiemy. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Nam się wydaje większość. A jak się człowiek czymś zajmie, to okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. No. Pewność to jest, wie pan, domena ludzi, którzy stoją obok, którzy się niczym tak naprawdę głęboko nie zajęli. I to również dotyczy fotografii. Wielu się na ten temat jej wypowiada. Ja słucham i tak się zastanawiam, pytam się, ale właściwie skąd oni to wiedzą? Skąd ta wiedza? Gdzie oni ją pobrali? Czy ona ma jakieś potwierdzenie empiryczne? To, co oni opowiadają. Czy też wiele pokory, żeby nie sugerować, że posiada się tą wiedzę ostateczną. Wie pan, fotografia jest medium, jest zjawiskiem w ogóle tak rozległym, że definicja przeciwna tej, do której my mamy przekonanie, będzie tak samo wiarygodna. Innymi słowy mówiąc, my nic jeszcze na jej temat nie wiemy z tą pewnością stuprocentową. Domyślamy się, ale nie mamy dowodów. Zresztą jak zdobyć dowód empiryczny na to, że jedno zdjęcie działa, a drugie transparentnie jak powietrze przechodzi i nie wywołuje w nas żadnego echa. Na czym polega ten fenomen, prawda, tej prawdziwej fotografii? Więc, wie pan, zajmowanie się tymi zagadnieniami jest fascynujące. Zajmowanie się banałem czyni nas po prostu no, nudnymi.
I pasja to jest jeszcze jedna rzecz, o której ja mówię. No człowiek, w którym pasja umiera, staje się, wie pan, bezwartościowy zupełnie, jak zgaszona świeca. Więc bez tej pasji dobrych zdjęć raczej nie uda się, wydaje mi się, zrobić. Może zdjęcia, ale nie fotografia. Czyli jeśli dobrze rozumiem, rozwiązaniem takiego dylematu może być właśnie powrót do źródeł, czyli skupienie się na kompozycji, na rozumieniu światła i tego typu sprawach, a nie wchodzenie właśnie w takie technikalia. Natomiast może zmienię troszeczkę temat, nie, ale... Niech pan go nie zmienia, bo użył pan cudownego słowa. Powrót do źródeł. Proszę pana, trzeba płynąć do źródła. Płynięcie do źródła oznacza płynięcie pod prąd. Z prądem, jak powiedział cudownie Herbert, płyną tylko śmieci. No tak, to wypada się zgodzić z Herbertem. Nie będę w takim razie oponował, ale dokończę myśl wcześniejszą. Otóż zadaję takie pytanie, co jest najtrudniejsze w fotografii ludziom, którzy chcą dołączyć do grupy słuchaczy na Facebooku. I bardzo często pojawia się taki temat, że właśnie wcale nie jakieś tam techniczne sprawy, tylko pewność siebie. I ja pamiętam, że jeden z takich gurów żeglarstwa, którego znam, powiedział mi, że żeglarze to taka grupa trochę takich dupków zatrwanych w sobie. I wiązałbym to właśnie też troszeczkę ze środowiskiem fotografów, dlatego że w pewnym momencie okej, jest problem pewności siebie, ale kiedy dochodzi się do już jakiegoś takiego poziomu rozpoznawalności, czy też znajomości tej naszej dziedziny, to pojawia się też taki problem ego. I gdzie tu jest taki złoty środek między zyskiwaniem pewności siebie jako fotograf, a tym takim zbyt rozbuchanym ego? Może pan mówi bardziej o formie niż, wie pan, niż o treści, czy o tym zjawisku, no. To wszystko jest kwestią, wydaje mi się, tego, jak pan, w jaki sposób pan komunikuje swoje poglądy. Można to robić agresywnie, arogancko i wtedy odbiór odrzucą te myśli, nawet jeśli one są, wie pan, dobrze formułowane. Można to robić w sposób delikatny, łagodny, ale z przekonaniem, no. Wie pan, posiadanie tego indywidualnego takiego, tej sygnatury, to jest równoznaczne, to jest synonim posiadania osobowości. Wśród ludzi przeciętnych bardzo często, wie pan, osobowość, jeśli oni trafią na taką, wywoła opór po prostu. Ci najlepsi wśród nas, patrząc historycznie na sztukę, również na fotografię, ale cokolwiek byśmy wzięli, literaturę, naukę i tak dalej, to ci najlepsi wywoływali zawsze opór. Odżegnywani byli od czci i wiary, ponieważ no, przeciętny umysł nie potrafił zaakceptować, że jest ktoś tak mądry, tak refleksyjny, tak głęboki. I zanim te ich koncepcje przebiły się do jakby, wie pan, tej wiedzy publicznej, to ci ludzie byli narażeni na okropne rzeczy. No, ostracyzm ich dotykał, prawda? Mówiono o nich, że są tacy, śmacy i owacy. Ja bym się nie przyglądał ludziom, tylko raczej przyglądałbym się temu, co oni mówią. I bym to analizował. Oczywiście forma jest istotna, no. Wie pan, ja też jak tak zacznę płynąć, jak ta wyobraźnia moja zacznie szaleć, to jakiejś takiej dynamiki nabieram. Staje się bardziej taki, wie pan, no pazur jakiś się pojawia. Niektórzy może to źle odbiorą, no ale czy muszę się aż tak tym bardzo przejmować, no. Jeśli wśród 20 osób znajdzie się jedna, która z tym potrafiła coś zrobić, to ja uznam to za sukces. Jeśli ja odkrywam kogoś z talentem, to ja przestaję się wieloma rzeczami innymi przejmować, tylko inwestuję natychmiast w tę osobę. Jestem zachwycony po prostu, jeśli ktoś robi rzeczy nieprzeciętnie, nie zajmuje się banałem, jest dziwny, niekomunikatywny, wie pan, ale robi rzeczy, wie pan, zadziwiające. Zresztą wiedza jest potrzebna, no bardzo potrzebna, ale jej nadmiar może być nie tyle szkodliwy, co może bardzo utrudnić robienie zdjęć. Otóż bowiem naciśnięcie migawki z intelektem prawie nic nie ma wspólnego. To jest coś zupełnie innego. To jest być może jakaś intuicja, która prowadzi nas, wie pan, do tego aktu naciśnięcia. Ale nie intelekt. Wiedza pozwala zobaczyć świat w sposób bardziej ciekawy i skomplikowany. Ale naciśnięcie migawki, myślę, że jest nieintelektualnym doświadczeniem. I można się, wie pan, przerazić opinią publiczną i poddać się temu terrorowi. Uznać, że okej, będę robił to,
co opinia publiczna ode mnie oczekuje. Będę mówił to, co opinia publiczna chce usłyszeć. I może pan ten proces obserwować, przyglądając się polityce dzisiejszej, prawda? Gdzie ci populiści są zainteresowani tylko władzą, którą zdobyli, prawda? Nie nami. Więc mówią rzeczy dobrze brzmiące. Ci, którzy potrafili nam zaoferować coś nadzwyczajnego, jakąś niebywałą wartość, to moim zdaniem, patrząc historycznie, jedynie ci, którzy temu terrorowi nie poddali się. Homer, Platon, Sokrates, Jezus, Napoleon, mogę panu wymieniać przez 2 godziny takich, no może przez 2 godziny nie, bo nie było ich wcale aż tak wielu, ale to są ludzie absolutnie nadzwyczajni. Nie przejęli się niczym, tylko drążyli, wie pan, dochodzili do tej prawdy. Niektórzy do niej może doszli, nie wiem, na 100%, ale to, co zaoferowali, intuicyjnie odbieram jako coś nadzwyczajnego. Jak pan prześledzi ich życiorysy, to każdy z nich był wyposażony w nieludzką odwagę. Gdyby przejęli się tym, co opinia chciała, to by nic oryginalnego nam nie zaoferowali. I to samo dotyczy fotografii. I to samo dotyczy wiedzy przekazywanej. No. Chodzi o to, żeby nie mówić hermetycznie, nie zadzierać nosa, nie mówić, że jest się omnibusem i się posiada wiedzę ostateczną. No. To wywołuje u mnie uśmiech. Ja zawsze na początku zaznaczam, że być może jest dokładnie odwrotnie niż ja uważam. Obawiam się wręcz tego, że ilekroć dochodzę do jakichś wniosków i mówię, że fotografia na przykład jest za słaba, żeby wpłynąć na moje poglądy, że może je skorygować, ale nie stworzyć ich, że ona jest niema, nie będzie do mnie przemawiała, że ona nie potrafi użyć zaprzeczeń, więc w dochodzeniu do prawdy nie mogę jej używać, bo podstawa dochodzenia do prawdy to jest teza i antyteza, prawda? Fotografia tego nie potrafi użyć, więc jest bardzo ułomna. Ale myślę sobie, o Boże, a może ktoś na antypodach gdzieś w tej chwili dochodzi do zupełnie przeciwnego wniosku. I jestem właściwie tym zachwycony, że ja się zajmuję czymś wielce tajemniczym. Gdyby ta fotografia okazała się prostą rzeczą, myślę, żebym przestał się tym w ogóle interesować. To, co mnie naprawdę fascynuje, wręcz podnieca, to, że ja tak mało na ten temat wiem. Że ja wychodzę do takiego, wie pan, człowieka i muszę znaleźć magiczny sposób na to, żeby otworzyć mu te trzewia, żeby on miał cały czas uśmiech na twarzy, pozwolił mi zrobić to zdjęcie i żeby ono w sposób jakiś taki magiczny, czy tam niemalże metafizyczny, troszeczkę go potrafiło opisać, kim on tak naprawdę jest, żeby patrzący mógł coś sobie wykombinować na podstawie tego płaskiego obrazu. Jak to zrobić? I don't know. Za każdym razem muszę, wie pan, to na nowo odkrywać. I to mnie fascynuje. Gdyby była formuła, no to przepraszam, ale to by mnie natychmiast przestało interesować. Uważam bowiem, że formuły są zarezerwowane dla ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć. A samodzielne myślenie jest kolejną rzeczą, którą uwielbiam, wie pan. I tyle. Ale zaraz, czy my już nagrywamy, proszę pana, program, czy pan przyszedł tutaj do mnie na 5 minut, żeby zarazić kilku słuchaczy? No ile ja czasu mam gadać? No to ja przez moment pogadam, bo chciałbym wrócić jeszcze na moment do tego słonia. Pan powiedział, że wnukowie, mówiąc wprost, masakrują pana, kiedy pokazuje pan zdjęcia dosłowne. I wiem, że pytanie, które chcę zadać, być może już tutaj się zbliżamy do końca, bo ja domyślam się, że pan mnie delikatnie wygania. Natomiast może to pytanie jest takim dobrym punktem startowym dla otwarcia przewodu doktorskiego. W takim razie jak sprawić, żeby fotografia nie była dosłowna? Proszę pana, gdybym ja wiedział to, to zapewniam pana, że tutaj byśmy nie siedzieli, tylko ja już bym dawno leżał na prywatnym molo, pił, wie pan, napój z drinka w kolorze herbaty, miał w drugim ręku książkę, a w ustach 3,5-calową kohibę. I wszystko to by się odbywało w cieniu małego, ale prywatnego jachtu. No, skąd mogę mieć odpowiedź na tak pięknie postawione pytanie? Sam próbuję do tego dojść. Jak to uczynić, żeby ta fotografia miała magię w sobie i wywoływała w człowieku echo jakieś? Staram się. Myślę, że jednym być może ze sposobów jest rozpoznanie człowieka, jak się go fotografuje. Czyli, że należy
ludzi traktować przedmiotowo, a nie podmiotowo. I współczuć. Umiejętność współczucia jest moim zdaniem podstawą w sukcesie w dochodzeniu do fotografii. Nie współczucia do narodu, nie do rodziny, nie do osoby, którą pan kocha, tylko do tego pojedynczego człowieka, na którego pan patrzy. Jeśli sobie pan zadaje pytanie, kim on jest i dlaczego jego życie wygląda tak, jak wygląda, a według pana powinno zupełnie inaczej, że dziecko o godzinie 11 w południe spotkane na ulicy, które zbiera pieniądze do plastikowego kubka, powinno być zaopiekowane, być w szkole albo w ramionach kochającej go matki czy ojca, a jest na ulicy na bosaka. Jeśli pan nie będzie traktował tego dziecka jak aktora i czekał na to, żeby rączki były oddzielone od tułowia, nóżki miały światło i jeszcze kilka innych postaci wokół niego miały dobry body language, tylko będzie widział pan w nim biedaka i współczuł mu, to pańskie zdjęcie od razu na dzień dobry będzie fotografią. Jeśli pan tylko i wyłącznie będzie go traktował jako aktora na scenie, którego trzeba dobrze ustawić, według zasady złotego środka albo jakiejkolwiek innej, która przyjdzie panu do głowy, to będzie to po prostu zdjęcie i ja tym na pewno się nie przejmę. To jak chodzi o ten prywatny jacht, to będę może aplikował jako sternik do takiej roboty. Dwie rzeczy jeszcze bym chciał zapytać. Czy są momenty, w których fotograf powinien odpuścić? Przynajmniej panu się takie coś zdarzyło? To akademickie pytanie. Myślę, że nie ma takiego momentu. Ja przynajmniej nie mam żadnych zahamowań. Wiem, że to może wywołać straszliwy, wie pan, opór u ludzi i oskarżą mnie tam, wie pan, o arogancję albo brak serca, brak miłosierdzia czy innych różnych rzeczy. Ale ja naprawdę mam przekonanie, że nie chodzi o to, żeby nie patrzeć na coś. Chodzi o to, żeby patrzeć ze współczuciem. Ja nie mam najmniejszych problemów, żeby rzeczy ostateczne fotografować. Chodzi o to, żeby się odpowiednio zachować, a przede wszystkim, żeby kontrolować, jak to później jest użyte. Ja traktuję siebie jak listonosza. Biorę informacje od jednego, dostarczam ją drugiemu i uważam to za wyjątkowe dobro. Dzięki wielu zdjęciom zrobionym przez moich utalentowanych kolegów, może nie zdjęciom, a fotografiom, wydaje mi się, że jestem trochę lepszy, niż gdyby ich w ogóle nie było. To dzięki refleksji wywołanej tymi obrazami, ja przeżyłem coś, co mnie lepiej ukształtowało i wpłynęło na ten mój etyczno-moralny, wie pan, spine, jak się mówi po polsku, ten kręgosłup, prawda? Więc uważam robienie zdjęć za znaczące dobro po prostu. I mogę sfotografować umierającego człowieka i przez moment do głowy mi po prostu nie przyjdzie, że ja czynię jakieś zło. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak to robić. Pogrzeby, które ja namiętnie fotografuję, no nikt mi w życiu nie powiedział, przepraszam, ale pan się tutaj z butami brudnymi wdziera w nasze nieszczęście, no co to pan serca nie ma? Odwrotnie. Za każdym razem kończy się to tym samym. Czy mógłby pan nam te zdjęcia przysłać, no więc biorę adres i wysyłam im odbitki, no. Tak zresztą, jak staram się zrobić za każdym razem. Bukowina Tatrzańska, takie, wie pan, miejsce magiczne w polskich Tatrach. No tam jest 1500 odbitek zostawionych, a formatu papieru A4 i kilkadziesiąt dużego formatu. Więc to jest to, czym ja się mogę odwdzięczyć, ponieważ ja biorę od ludzi bez przerwy. Chodzi o to, żeby też i dać, dzielić się, prawda, dzielić się nadmiarem. Więc ja tak się naprawdę, no chętnie bym się pieniędzmi podzielił, ale przecież to, co dostanę od pana za to próżne gadanie, nie zmieni budżetu mojej rodziny i tym się nie bardzo mogę dzielić. Chociaż sponsorujemy, wie pan, z wnukami najbrzydsze zwierzę w ogrodzie zoologicznym, pomagamy kilku rodzinom tutaj w okolicach, no koniom, to moja żona szczególnie jest na to bardzo muzykalna, no robimy różne takie, tego typu rzeczy w miarę możliwości, ale to, co mam w jakimś tam nadmiarze zebrane, to jest wiedza na temat tej fotografii. Stąd też traktuję te rozmowy jako obowiązek. Niezależnie od tego, że prawda, umowa, jaką ja z panem podpiszę, prawdopodobnie upokorzy mój umysł, no, jak spojrzę na te cyfry czy liczby tam umieszczone. Ale zrobię to z przyjemnością. Jeśli ktoś po wysłuchaniu tych kilku, wie pan, słów, które mam nadzieję, że wielu zdenerwowało, uzna, że może przyjdą tego 13
tego i włączą odbiorniki, te nie wiem jakie zresztą, komputerowe czy coś, i nie będą oglądali 12 gości kopiących gałkę na trawie, tylko posłuchają nas o tej fotografii, to uznam, że zrobiłem coś dobrego. Mam nadzieję, że też pożytecznego. I miejmy nadzieję, że ludzie będą z chęcią wracać do tych zagadnień. Myślę, że rozgrzaliśmy, używając takiej analogii sportowej, rozgrzaliśmy już mięśnie. Przynajmniej, jak sądzę, umysł też jest jakąś formą mięśnia tych naszych słuchaczy, którzy do nas dołączą. Dziękuję panu za rozmowę i oczywiście reszta wywodów pana Tomasza i też możliwość interakcji z panem tego 13 marca. No ja też dziękuję. To nie było to super miłe, ale ciekawe doświadczenie, więc czekam na tego 13. Czy tam będziemy mogli jakieś też pokazać zdjęcia, wyświetlić coś? Tak. A no to świetnie, no to tym bardziej zapraszam. Podzielę się z państwem jakimiś obrazami, które wykonałem ostatnio. Dziękuję uprzejmie.